się i składam hołd. Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość znieć. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W dzisiejszej Ewangelii między innymi usłyszymy o chorej kobiecie na krwotok, której pragnieniem było dotknąć się Jezusa. Miała głęboką wiarę w to, że z Jezusa wychodzi moc, i wystarczy zbliżyć się do Niego i będzie zdrowa. I rzeczywiście tak się stało. I my wzorem tej kobiety dzisiaj przychodzimy do tej świątyni, żeby dotknąć się Jezusa, żeby być blisko Niego. Bo wierzymy i doświadczyliśmy niejednokrotnie, że z Niego wychodzi moc, że On ma moc zaradzić naszym potrzebom. Przychodzimy, żeby doświadczyć bliskości Boga. Na początku odrzućmy to, co jest przeszkodą, co jest zasłoną, co jest barierą, a zatem wszelki grzech i żałujmy, że je popełniliśmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty,
Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Tę najświętszą ofiarę sprawuję w intencji świętej pamięci Olgi i Piotra Galant, prosząc dla nich o dar życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła w świat przez zawiść diabła, i doświadczają jej ci, którzy do Niego należą. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim bogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele.
Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła się Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie się dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Usiądź. W naszym słowniku codziennym istnieją takie stwierdzenia: już za późno, już się nie da, szansa umknęła, to już za nami, nie można tego cofnąć,
zamknęło się już okienko możliwości. Jakże mocno to pasuje do dzisiejszej Ewangelii, a właściwie do mentalności tłumu, która była różna od mentalności Jaira. Przełożony synagogi przychodzi do Jezusa, który jest nad jeziorem i prosi go o uzdrowienie córki. Nic szczególnego. Do Jezusa wtedy przychodziły tłumy, rzesze, żeby doświadczyć uzdrowienia. W międzyczasie przychodzą z informacją, że córka umarła i mówią: nie truć nauczyciela, właśnie jest za późno. Jest za późno, nie da się tego cofnąć. I tu rozgrywa się cała akcja. Jezus mówi: nie umarła, lecz śpi. Pójdę ją uzdrowię. Pójdę, że sprawię, żeby ożyła. I co się dzieje? Wokół wszyscy, Ewangelia mówi, Marek mówi, wyśmiewali go, śmieją się z Jezusa, że mówi, co zrobi, że sytuacja jest odwracalna, że będzie inaczej, niż oni sobie pomyśleli. I mówi do Jaira: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I się dzieje tak, jak Jezus mówi. Przychodzi, uzdrawia. I to jest wielka lekcja dla nas. Chrześcijanin powinien być człowiekiem nadziei. Człowiek, który staje się znakiem nadziei, jest dowodem na istnienie Pana Boga. Dlatego dzisiaj, słysząc historię córki Jaira, dla nas lekcja jest taka, żeby w życiu nie bać się pukać, dobijać, prosić, błagać, domagać się, żądać, trwać uparcie, nieustępliwie, zaufać, poświęcać, żeby wydobyć się z tchórzliwych okruchów, jakichś takich ludzkich rachub. To jest program dla chrześcijanina. Uwierzyć nadziei wbrew nadziei. To jest program nadziei radykalnej, która polega na tym, że człowiek mówi: nie wiem jak, ale wierzę, że to się zrealizuje. Nie wiem jak. Tak jak w sytuacji córki Jaira, przychodzą, mówią: umarła. A Jair wierzy, że Jezus może ją wskrzesić, może zaradzić temu, co się wydarzyło. I kiedy będziemy mieli taki program, program niepoddawania się, walki, silnej wiary, że jest możliwe, wtedy otrzymamy, wtedy znajdziemy, wtedy będzie nam dane. I wtedy będziemy mogli tworzyć również siebie ponad miarę, ponad nasze wygodne ludzkie wyobrażenia, ponad nasze schematy, ponad nasze modele, ponad nasze, co dziś modnie się nazywa, mapy mentalne. Wyjść z mentalności. Dlatego jakimś postanowieniem, zmianą po dzisiejszej Ewangelii powinno w naszym życiu być wykreślenie ze słownika słowa: nie da się, nie da się. To nieprawda. Kiedy Jezus jest, kiedy jesteśmy ludźmi nadziei, to możemy mówić: nie wiem jak, ale wierzę, że to się stanie. Nie znam sposobu, ale wierzę, że Bóg to wie i że objawi to. Chrześcijanie są odpowiedzialni w świecie za poziom nadziei.
I chrześcijanin nie powinien nigdy mówić, że jest beznadziejnie, że czasy są beznadziejne, że sytuacja jest beznadziejna. Jair, a właściwie sytuacja Jaira i Jezus, który przychodzi z pomocą, pokazuje, że z Jezusem zawsze jest nadzieja, że z Jezusem wszystko jest możliwe. I to jest jedna z najważniejszych lekcji w naszym życiu. Budować na cnocie nadziei, rozbudzać, rozpalać w sobie nadzieję, że może być inaczej niż myślimy, że wszystko może potoczyć się inaczej niż w głowie podpowiadają nam nasze schematy czy modele. Dlatego prośmy dzisiaj Boga, daj nam nadzieję. Pozwól nam być ludźmi nadziei. Pozwól nam być świadkami nadziei. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. W pokorze przedstawmy Panu Jezusowi nasze wspólne potrzeby. O dar mądrości dla pasterzy Kościoła, o nowego pasterza dla naszej diecezji, abyśmy wszyscy mogli budować się przykładem i wiarą naszych pasterzy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dar rozumu dla teologów, aby precyzyjnie uczyli odróżniać dobro od zła i przybliżali innym prawdy wiary w celu lepszego ich zrozumienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dar męstwa dla cierpiących za wiarę, aby ostali się wobec spotykających ich prób i przeciwności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dar życia wiecznego dla świętej pamięci Olgi i Piotra Galant. Niech dobry Bóg przyjmie ich do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I w ciszy serc powierzmy Bogu pełni ufności nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty zesłałeś nam swojego Ducha, aby nieustannie nas wspomagał. Przyjmij nasze prośby i uczyń nas swoimi wiernymi naśladowcami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Schowaj mnie pod skrzydła swe, ukryj mnie w
skrzydła swe, ukryj mnie w silnej dłoni swej, kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, odniesiesz mnie. Panie Królem, Ty spienionych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, odniesiesz mnie. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Odpocznę dziś w ramionach Twych. Dusza ma w pokoju będzie trwać. Odpocznę dziś w ramionach. Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie, Panie Królem, Ty spienionych wód. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi i wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego odczycia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym administratorem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Oldze i Piotrze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Obdarz nas Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Zdejmę krzyża z mojej ściany,
za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany, grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, bo krzyż szatana wniwecz kruszy, bo krzyż to znak zbawienia. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera Jego serce, w obronie krzyża stanę. A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę, która otwiera Jego serce, w obronie krzyża stanę. Rozprasza nocy mrok, jak świt otwiera życia drzwi. Miłości dar Twojej prawdy słów uczy nas i pomaga wiernym Tobie być. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb, przez który staje się obecny pośród nas. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb, przez który staje się obecny w nas. Jak chleb jednością ziaren jest, jak krzew co drzewem staje się, miłości dar Twego ciała znak łączy nas i przemienia życia szare dni. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb, przez który staje się obecny pośród nas. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb, przez który staje się obecny w nas. Jak deszcz dotykiem swoich łez na świat strumienie życia śle, miłości dar Najświętszej krwi zbawia nas, daje siłę, aby dalej żyć. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb, przez który staje się obecny pośród nas. Uwielbiam Ciebie, Panie mój, za wiary skarb,
przez który staje się obecny w nas. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie świątyni na dzisiejszą Eucharystię, za posprzątanie jej, za kwiaty, za ofiarę na energię elektryczną pani Henryce i pani Małgorzacie Kiełbasa. Przy okazji bardzo dziękuję Weronice za stworzenie listy czynności. Po małej korekcie jest już gotowa, ona będzie w zeszycie. To nie znaczy, że każdy będzie rozliczany z tego, ale to ma być jakaś pomoc, gdyby ktoś nie wiedział, co jeszcze należy zrobić, to może podejrzeć i zrobić. To nie będzie tak przecież, że to będzie sprawdzane, ale może będzie jakąś inspiracją. Bardzo chciałbym podziękować już dzisiaj konkretnie za odpust, za zaangażowanie podczas niego. Po kolei panu Stasiowi Królakowi i panu Andrzejowi Rożkowi za infrastrukturę, za stoliki, za to wszystko, ławki, które tam były przygotowane. Bardzo dziękuję Rafałowi Kwilińskiemu z Małgosią za obsługę grilla, za przygotowanie tego wszystkiego. Bardzo dziękuję kołu gospodyń wiejskich na czele z panią Teresą i z jej córką Agnieszką za przygotowanie zupy i tego wszystkiego, czym mogliśmy tam się nakarmić. Bardzo dziękuję pani Gabrysi Janczak i pani Monice Skoczylas za obsługę czy za gospodarowanie słodkiego zakątku, gdzie były ciasta, gdzie była kawa, napoje. No i bardzo dziękuję za ciasta Agnieszce Galant, Angelice Młot, Weronice Prus, Natalii Kiełbasa, pani Teresie Lewickiej, Ani Lewickiej, pani Ewelinie Kiełbasa. Jeśli o kimś nie mam danych, że jeszcze przyniósł ciasto, to proszę dać znać, chętnie podziękuję. Bardzo dziękuję, bo to zaangażowanie spowodowało to, że ten odpust, później też poczęstunek miał taki odświętny, ale przede wszystkim wspólnotowy charakter. Chcę powiedzieć, że bardzo mi zależy na tym, żebyśmy te odpusty przeżywali razem, bo można było i w dekanacie, a właściwie w większości parafii jest taki model, że po mszy świętej mówi się, idźcie sobie do domu, a księża idą się gościć. Tylko ja wewnętrznie się z tym nie zgadzam, bo co to za wspólnota? Jak jest wspólnota Eucharystii, to niech później też będzie wspólnota świętowania. Jeśli jesteśmy rodziną parafialną, no to przeżywamy to razem. Taką mam filozofię, takie mam na to spojrzenie i dlatego zależy mi, żebyśmy później świętowali razem. Nie to, że mam za dużo czasu i nie wiem, co z nim zrobić i tam gościny jakieś są, tylko wypływa to z poczucia wspólnoty i bycia razem i budowania tych więzi. Bardzo mi na tym zależy i mam nadzieję, że Wam też na tym zależy. A skoro o wspólnocie, to Eucharystia jest również tym, co robimy wspólnie. I dlatego od przyszłego tygodnia będzie taki grafik tam z tyłu na filarze,
gdzie będzie można się zapisać, będą wszystkie niedziele w ciągu miesiąca i będzie się można zapisać albo na czytanie, albo na psalm. Wiadomo, będzie 8 czytań, 4 psalmy, mamy wiele talentów, wszystko robimy wspólnie, jako wspólnota. Więc niektórzy mówią, że nie czytają, bo nie chcą komuś zabierać czytania albo coś. Będzie można się wpisać, nikt nikomu niczego nie zabierze. Ponieważ to ja już mówiłem, że martwię się, że Bartek nam się jakieś wypalenie zawodowe przeżyje, jeśli będzie wszystko robił. Jeśli będzie ministrantem, organistą, lektorem, OSP, przewodniczącym szkoły, synem i nie wiadomo kim jeszcze. Więc zachęcam do tego, żeby się angażować. Bardzo za odpust też dziękuję ministrantom. Podziękowaniem za cały rok służby ministranckiej i odpust miała być pizza w najbliższą środę, no ale najpierw muszą znaleźć się ministranci, więc jak się znajdą, to później, bo nam gdzieś zaginęli, jak się znajdą, to znajdziemy taką środę, kiedy będziemy mogli się spotkać. Dzisiaj do puszki, tak jak zapowiedziałem, ofiara na Święto Pietrze, czyli na fundusz dobroczynny następcy świętego Piotra, czyli papieża Franciszka. Bardzo dziękuję też Rafałowi Galantowi za to, że naprawił nam świece. To jest mistrz Złota Rączka. Obiecał mi, że dzisiaj będzie na mszy, ale jego miejsce jest puste. Ale dziękuję mu, bo rzeczywiście w precyzyjnych pracach też jest doskonały i świece wyglądają jak nowe, byliśmy przekonani, że będą już do wyrzucenia. Z racji pierwszego piątku miesiąca, w piątek od 15 odwiedzę chorych. Zapraszam, jeśli są jacyś chorzy, chętnie do nich przyjdę z komunią świętą. Po mszy świętej poświęcenie pamiątek dzieciom komunijnych. Macie jakieś pamiątki? Mateusz, dobrze. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy gorliwie uczestniczyli w nabożeństwach czerwcowych przez cały miesiąc czerwiec. Zależy mi, jak mówiłem, na rozbudzeniu w nas nabożeństwa do świętego Antoniego, dlatego przed mszą świętą Bartek rozdał obrazki z modlitwą do świętego Antoniego, które przywieźliśmy przed rokiem z Padwy. W tych dniach mija dokładnie rok, kiedy byliśmy w Padwie, w Rzymie, we Włoszech i stamtąd są te obrazki. Za tydzień będą do nabycia modlitewniki z modlitwami do świętego Antoniego. Jeśli ktoś chciałby sobie kupić, będą w cenie 15 zł z tyłu. Może ktoś będzie chciał czcić w naszym kościele świętego Antoniego. My to robimy od zeszłego tygodnia, w każdy piątek, modląc się właśnie do naszego świętego patrona. Intencje mszalne na najbliższy czas. Jutro zapraszam na mszę świętą o godzinie 7 rano. Jutro też jest wspomnienie świętego Ottona, głównego patrona naszej diecezji, więc zapraszam, żebyśmy uczcili go, tym bardziej, że jest 900-lecie jego misji tutaj na Pomorze Zachodnim. We wtorek mszę świętą odprawię prywatnie. W środę o 18 modlimy się za świętej pamięci Krystynę Lewicką w drugą rocznicę śmierci. W czwartek o 18 intencja wolna, w piątek intencja wolna. W sobotę o 18 modlimy się za Jadwigę i Grzegorza Wróblewskich oraz Annę Maciąg, Witolda i Bogdana Maciąg. I w przyszłą niedzielę modlimy się za Helenę, Karola, Marię Mieczysława Skowron oraz Marię Skoczylas, prosząc dla nich o życie wieczne. Po błogosławieństwie ostatni raz w tym roku zaśpiewamy litanie do serca Pana Jezusa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa w domie Bożej bramo niebios. Serce Jezusa gorące ognisko miłości. Serce Jezusa, sprawiedliwości, miłości, skarbnicą. Serce Jezusa, dobroci, miłości pełne. Serce Jezusa, snód wszelki bezden na głębinu. Serce Jezusa, wszelkie chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, króluj zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa,
źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, zel żywością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa, włóczniom przebite. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Jezu cichy i pokornego serca, módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świat ci przysłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje.